Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj Was zapraszam na vlog z gotowania z mojego najnowszego jadłospisu w wersji low carb, czyli niskowęglowodanowe. Trzy posiłki, które Wam zaprezentuję. Nie zdążyłam posprzątać kuchni, ale to nieważne. Gotujemy! Słuchajcie, przed nami trzy posiłki niskowęglowodanowe. Nie będę Wam pokazywać, jak przygotowywać ten pierwszy, bo nie będę oszukiwać, że już mam gotowe i zazwyczaj taką granolę je mój syn Stefan. Ja jem jednak bardziej ketogenicznie, ale ta granola to jest super rzecz i macie oczywiście w opisie filmu, oprócz linku do jadłospisu, macie też przepis na tą granolę, także możecie sobie ją tak czy inaczej przygotować. Możecie oczywiście użyć jogurtu greckiego, tam w jadłospisie jest rozpisany i z jogurtem greckim, i z kokosowym, i ze skyrem, to także jak kto lubi, z owocami. Natomiast ja zazwyczaj dzieciakom robię jogurt sama, bo to jest mega prosta i szybka sprawa. Wiem, że niektórych przeraża, ale naprawdę nie ma dużo z tym roboty. Właśnie wyciągnęłam z lodówki tak zwaną zakwaskę, czyli bakterie, które właśnie dorzucamy do mleka i możemy sami stworzyć bardzo fajny, smaczny i zdrowy jogurt. Także to jest śniadanie. Zrobimy sobie za chwilę obiad. Na obiad będzie moja jedna z ulubionych zup. Zupa meksykańska z wołowiną i tutaj właśnie dorzucamy fasolę, możemy dorzucić kukurydzę, bo w wersji ketogenicznej raczej unikamy tej większej ilości węglowodanów, a tutaj bardzo fajnie nam się to wszystko niskowęglowodanowo wciąż zbilansuje. I kolację zrobimy już całkiem później. Sałatka z kurczakiem, z awokado, bardzo prosta i szybka, żebyście widzieli, że naprawdę możemy zdrowo jeść, ale nie spędzać bardzo dużo czasu w kuchni. Także zapraszam Was na ten mój nieidealny, jak widać, jeżeli chodzi o kuchnię, ale pyszny i szybki dość dzień gotowania. A, i zupę oczywiście zrobię na kilka dni. W jadłospisie macie przepis na dwa dni. Jednego dnia jemy pół, drugiego dnia pół i już dwa razy mniej czasu spędzamy automatycznie w kuchni. No i pamiętajcie, że jeżeli oglądacie ten film na bieżąco, wtedy kiedy nagrywam mniej więcej, to macie jeszcze promocję na ten jadłospis niskowęglowodanowy u mnie na stronie, wszystko w opisie filmu i jest też promocja na wszystkie pozostałe jadłospisy oraz na kursy Keto Start o keto adaptacji i Schudnij na keto o keto redukcji. Także jeżeli tylko czegoś Wam potrzeba, to zapraszam serdecznie.